Były życzenia, prezenty, tort i moc wzruszeń. Tak w Kowarach świętowano 30-lecie Domu Pomocy Społecznej. Miejsca pełnego serdeczności i radości. Jest naprawdę rodzinnie wspaniale. Pani dyrektor jest nowa, ale bardzo uczynna dla mieszkańców. Nie mam na przykład żadnego problemu. Mogę sobie na miasto wyjeżdżać, na spacery. Jest miło, czysto, smacznie. O, smacznie. Panie kucharki pyszne rzeczy gotują. To jest mój drugi dom. Bardzo jestem związana, wdzięczna. Ta praca jest ciężka, ale nauczyła mnie wiele rzeczy. Szacunku do drugiej osoby, empatii. No jest rewelacyjnie. Nasz dom od 30 lat ma motto, że prawdziwy dom budują serca, a nie architekci. A więc cały nasz personel przykłada mnóstwo swojego serca, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpieczni, zaopiekowani, radośni, szczęśliwi i jak w domu rodzinnym. Jak się okazuje, przepis na stworzenie takiego miejsca nie jest skomplikowany. Jeżeli tworzy go zespół empatycznych ludzi i wszyscy siebie szanujemy, to wtedy tworzymy dom razem z naszymi mieszkańcami. Kowarski DPS od lat udowadnia, że jest aktywną częścią lokalnej społeczności. To jest naprawdę jedna z wielu rodzin, które bardzo aktywnie uczestniczą w życiu naszego miasta. Do tej pory nie ma miejskiej imprezy, żeby nie uczestniczyli pensjonariusze, żeby nie uczestniczyli pracownicy. Pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach otrzymała bardzo dużo podziękowań, bardzo dużo kwiatów, bardzo dużo braw i chciałbym podkreślić, bardzo mocno chciałem podkreślić, że pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej, pani Piotrowska, w pełni na to zasłużyła. Jubileusz należy celebrować, świętować i dziękować ludziom, którzy obsługują tą placę, którzy pracują tam, za ich ciężką pracę. To jest bardzo trudne. Podczas uroczystości uhonorowani zostali także wieloletni pracownicy.